Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Lublinie byłego posła Platformy Obywatelskiej Janusza P. Janusz P. był posłem w latach 2005-2015, dziś został zatrzymany w Lublinie. Potwierdzam, iż na polecenie prokuratora z wrocławskiego pionu PZPK zatrzymany został dziś Janusz P. oraz jego dwóch współpracowników. Mowa o Przemysławie B i Zbigniewie B, którzy mieli być partnerami biznesowymi Janusza P. Zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Krajową we Wrocławiu, które dotyczy oszustwa znacznej wartości określonego w artykule 286 i 294 kodeksu karnego. Podejrzani mieli doprowadzić do strat szacowanych na około 70 milionów złotych, poszkodowanych może być nawet 10 tysięcy osób. Sprawa ma związek z działalnością Janusza Janusz P. w branży alkoholowej, gdzie zaciągnięte przez niego pożyczki miały nie zostać spłacone w terminie. Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła sprawę do prokuratury już w czerwcu ubiegłego roku. Mimo problemów finansowych Janusz P. pozostawał aktywny w mediach społecznościowych, promując swoje produkty. Szczegóły dotyczące zarzutów mają być znane po zakończeniu czynności śledczych.